terenie Areszty Śledczego w Złotowie w trakcie wykonywanych prac budowlanych odnaleziono fragmenty kości ludzkich. Kości te zabezpieczono, wszczęto w tej sprawie postępowanie przygotowawcze. Wstępna opinia biegłego wskazuje, iż są to kości ludzkie, stare kości ludzkie. Należy wspomnieć, iż ten teren już od połowy XIX wieku był terenem należącym do sądu rejonowego. I właśnie ze względu na 150-letnią historię tego miejsca o znalezisku został poinformowany Instytut Pamięci Narodowej. To od przedstawiciela IPN-u będzie zależało, jak potoczą się dalsze losy wstrzymanej już inwestycji na terenie aresztu. Ma on przyjechać do Złotowa jeszcze w tym tygodniu. Nie wiadomo jeszcze, czy kości w tym miejscu jest więcej i czy należą do jednej osoby. Odnaleziono bowiem zaledwie fragmenty. Do tej pory nie ustalono także, kiedy mógł nastąpić zgon. Wstępnie mowa jest o kilkudziesięciu latach.